Zaczynam rozumieć, dlaczego mnie tu prowadzisz i czuję porażkę nosem, moją porażkę. Wiesz co, pokazałeś mi bardzo fajne samochody, Porsche chwyciło mnie za serce bardziej, ale powiedz mi, jak byłeś mały, o jakim aucie marzyłeś? Czy to było Porsche, czy to było Lamborghini? Marzyłem o Porsche, ale do dziś marzę o Lamborghini. No właśnie, a ja mam okazję to marzenie spełnić. Kto nie marzy o Lamborghini, panowie? Wszyscy marzymy o Lamborghini. Każdy chce takim samochodem jeździć. No dobra, tylko że u mnie na plakacie było Diablo, wiesz, i to jeszcze te super veloce ostatnie z tymi spoilerami. Moje marzenie z dzieciństwa, które mam nadzieję, że kiedyś uda mi się spełnić. Które, jak sam wiesz, Waldek, pięknie wygląda, ale jeździ kompletnie do bani. No, już trochę inaczej, nie? Inna epoka. Powiem szczerze tak, wybrałem Lamborghini, bo chwyciło mnie za serce najbardziej. Moim zdaniem jeździ najlepiej. Chociaż GT3, no musieliśmy na tor pojechać, żeby wykorzystać potencjał tego samochodu. Zauważ, ile procentowo byś jeździł po torze, ile po ulicach jednak. Właśnie, prawda? Poza tym tutaj mam coś, czego nie miało żadne auto, jak oglądaliśmy, otwierany dach. A powiem szczerze, że to może okej. W połączeniu z dźwiękiem silnika, no, jakby... V10 wolnosąca robi robotę, prawda? Jakby luksusowe Gran Turismo odrzuciłem praktycznie na starcie, bo okej, Bentley ma super wnętrze, a stąd wygląda z zewnątrz zarąbiście. Ale to wszystko. A to jest coś, o czym marzyłem. Będę schodził teraz, będę miał dwa piękne czerwone samochody. Ja ci, mój drogi, życzę w takim razie, żebyś w tym samochodzie jechał najdłuższym tunelem świata. Przez cały czas, z otwartym dachem i żebyś mógł napawać się Fajtaria tym wszystkim. Welcome to. Tak jest, to co ci ten motor tutaj daje. Jesteś zadowolonym? Jestem. Człowiekiem teraz? Szczęśliwym? Spełnionym? Bardziej niż byłem pół godziny temu. Pozostaje mi tylko nic innego, jak pogratulować ci pięknego, czerwonego, bo najszybszego Lamborghini. No tak. Dzięki bardzo. Ja również ci gratuluję. Dzięki wam, panowie. Piękny odcinek, piękny challenge. Piękny dzień. Jesteśmy wszyscy szczęśliwi. Mamy nadzieję, że wy też. Kłaniamy się nisko. 3, 2, 1, 0. Hop. Do zobaczenia. Waldek podtrzymał swoje zdanie i kupił czerwone Lambo. Gratulujemy i chyba trochę zazdrościmy, prawda?